No, dzień dobry. Właśnie wcześniej zjadłem. A teraz wziąłem też zupki. O! Kiełbasę. Taka gruba kiełbasa, jak... Nie będę mówił już co. O, i właśnie chciałem powiedzieć, ja nie pragnę, żebyście się ogółem kłóciły, kobiety. Ja zwolenia Violetę ogółem, to co ogółem ja powiedziałem, to serdecznie przepraszam. Po to jest tak właśnie. Są kanały, są ludzie, którzy się kłócą, ale do kłótni to po prostu nie trzeba się kłócić, tylko trzeba ogółem normalnie, sympatycznie rozmawiać. Tak samo z kobietami, tak samo jak z mężczyznami. I ogółem chcę przeprosić. Krótkie słowo, przepraszam za to, co ja źle. Ja do ciebie nic nie mam. A rozmawiałeś z Krzyśkiem, że z Pawłem zwolenia próbujesz się godzić. To jest ogólnie wasza sprawa. Ale a właśnie słyszałem, to na głos było, że jak rozmawiałeś z Krzyśkiem i po prostu powiem to, że ja Asię bardzo już, no rok i trzy miesiące, bo dzisiaj pierwszy będzie, bo się poznaliśmy się, jak ja byłem w tym ośrodku na leczeniu. I po prostu tam widzieliśmy się, byłem trzy razy, między nami nic. A może przyjdzie czas do tego, że po prostu... No i też widziałem właśnie, weźcie się ogółem, proszę was, żebyście się ogółem nie wyzywały, bo to jest ogółem bez sensu, kłótnia. No, ja to robię po swojemu, niektóre rzeczy to są fikcja. A to, że uwielbiam Asię, Basię, to po prostu, no, była w Białymstoku i była w Poznaniu na Sylwestra, nic między nami nie było. I też Asiu, ci proszę, żebyś nie mówiła, bo to jak ludzie myślą o tym, że po prostu, że jaki szczurek szczur, jakiś te, a są, nie ma innych słów na tym świecie, są lepsze słowa. I na ten temat właśnie chciałem sobie, a i na ciebie włożyłem do garka kiełbasę. Lepkim. Op. O, właśnie myślę, żeby wstawić dwa zęby tutaj.
On właśnie dobry. Jeszcze kiełbasę wróciłem. Kiełbaską. No dziewiąta będzie trzeba. Umyć się, ogolić się, przebrać się, bo muszę też dojechać na pocztę, bo w piątek nie mogłem się, trzy razy przyjeżdżałem samochodem z kolegą i po prostu no, tyle ludzi, to ja godzinę czasu nie będę czekał, żeby list odebrać, ale list jest, odbierze, nie biorę dzisiaj. Zupką. I tak to jest właśnie. Pozwolenia właśnie widziałem ten film. O, bardzo dziękuję, że nie mówiłeś złych słów na mnie. No sama z Krzyśkiem co rozmawiałeś, sama powiedziałaś, że byłem, że jesteśmy znajomymi. Też lubisz mnie oglądać. Jesteś byłem fanką. I po prostu proszę, żebyście się byłem nie wyzywały, nie gadały jakieś. To bez sensu. Inne tematy są na tym świecie. O, dobrze, przebawiłem. Dobry słoiczek, właśnie mały. Ja nie jestem żadnym alkoholikiem. Ja alkoholu nie spożywam. I żadnych środków też nie spożywam. Na to specjalnie niektóre rzeczy wymyślają ludzie, żeby w ogóle w jakiś sposób powiedzieć źle. Bo niektórzy, to powiem wam tak. Niektórzy ludzie zazdroszczą, że w jakiś sposób człowiek może coś powiedzieć na temat. Kulturalnie, sami widzicie, nie ma takiego czegoś, że ja coś źle, czy coś jąkam się, czy jakieś nie wiadomo, jak ja rozmawiam. Ja normalnie rozmawiam. Każdy w ogóle człowiek ma jakieś w swoim życiu błędy. Życiowe też. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Na wszystko przyjdzie czas, nie trzeba się do niczego śpieszyć. Bo najczęściej to ktoś, kto się ogółem śpieszy, to po prostu źle później to wszystko wychodzi i po prostu jedna i druga później osoba w jakiś sposób żałuje, że tak to ogółem się stało, a nie inaczej. Będę jadł, bo zawsze
rozgadam się, to nie mam jak później zjeść. O. No, godzina 9 to śniadanie. Trzeba też miskę zjeść, żeby mieć siły. A to co wyszło, jakieś ogólne nieporozumienie, to po prostu wybaczcie, że to tak się stało. I proszę was, żebyście źle na mój temat się nie wypowiadali. Ponieważ to jest bez sensu. A Asia sama powiedziała, ona pisała, że pewne rzeczy ona to specjalnie robi na publikę, żeby mieć oglądalność. Ludzie lubią, jak człowiek z człowiekiem się kłócą, całe te nieporozumienia, jakieś takie rzeczy właśnie wychodzą. A to jest ogółem, sami zobaczcie, to jest ogółem niesłuszne wypowiadania się na jakiś, na kogoś, kogo się ogółem nie zna. Osobiście się nie widziało i po prostu jest tak, a nie inaczej. No i serdecznie wszystkich, no dzisiaj mamy poniedziałek, mówiłem wcześniej. Zupką. Ogółem jestem alkoholikiem, ale nie pijącym. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Miłego dnia życzę wam ogólnie.